Przede wszystkim dzisiaj na Krzysztofa Piątka. Krzysztof Piątek ma trafić do Fiorentiny, nie do e, Genui, a do Fiorentiny. Takie informacje podał na swoim Twitterze znany dziennikarz Fabrizio Romano. Dzisiaj zobaczymy sobie właśnie co na ten temat praktycznie sądzicie. E, przedstawię swoją opinię na temat właśnie tego transferu, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, nie Genoa, a praktycznie Fiorentina. Miałby dołączyć tutaj do dwójki Polaków, którzy już są w Fiorentinie, m, tutaj we Włoszech, w Serie A. Czy to dobra decyzja, czy też nie? Na jakich zasadach? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Migwecie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, sensacyjna informacja: Krzysztof Piątek miałby trafić do Fiorentiny, nie do Genui, jak były pierwsze faktycznie informacje. No muszę powiedzieć, że ja robiłem taki filmik, ja nie mam pretensji do siebie, że pomyliłem się, bo przecież tutaj wiadomo, kwestia tych transferów, one są dopinane czasami na ostatnią chwilę. Pewne szczegóły nie ma podpisu, czasami problemy proceduralne. Przecież była saga tutaj transferować chociażby z Grosickim, który tam co chwilę praktycznie miał. Zmieniać kluby, tak w oknie transferowym, gdzieś tam się spóźnił z podpisem, 15 minut nie poszedł do klubu, i tak dalej. Natomiast teraz ta informacja aktualna jest taka, że Krzysztof Piątek miałby trafić do Fiorentiny. Taką informację podaje na swoim Twitterze Fabrizio Romano, a więc dziennikarz, bardzo dobrze poinformowany włoski dziennikarz, który pisze w ten sposób: Herta Berlin Center Striker Krzysztof Piątek, now set to join Fiorentina done deal as reports agreement reached between the two clubs and personal terms agreed czyli miałby dojść praktycznie tutaj do tego że Krzysztof Piątek dołączy do Fiorentino, tak, że umowa praktycznie pomiędzy tymi klubami już jest podpisana, potwierdzona. No, ciekawa byłaby sprawa, gdyby rzeczywiście dołączył. Tutaj mamy właśnie informacje dotyczące piłkarzy Fiorentina Transfer Market. Mamy przecież tutaj, jeśli chodzi o Transfer Market, tak, podane też informacje, jeśli chodzi o napastników, z kim może rywalizować tutaj Krzysztof Piątek. Zobaczmy sobie też aktualne pogłoski. Mamy informację dotyczącą Krzysztofa Piątka, że ma przyjść z Herty Berlin do Fiorentiny. Kwota to jest 10 milionów euro. Taka jest też kwota według Transfer Market. No tutaj, tak, bo pierwsza informacja dotycząca Genui była taka, że Krzysztof Piątek przychodzi na wypożyczenie półroczne z możliwością wykupu. Jeśli chodzi o Fiorentinę, to opcje są dwie: A, bo rzeczywiście Fiorentina go wykupi albo weźmie po prostu go na wypożyczenie z opcją wykupu. Chociaż wydaje mi się, że Fiorentina może go po prostu wykupić, tak? Nie będzie chciała go nawet wypożyczać, tylko od razu go wykupić. No i zobaczmy sobie też kolejne informacje dotyczące Fiorentiny, że mieliby tutaj odejść zawodnicy, ale na przykład Drągowski, Drągowski, który mógłby być przymierzany z Barcel do Barcelony, tak? Mógłby odejść do Barcelony za kwotę 11 milionów euro. No to fajna byłaby sprawa, gdyby rzeczywiście Drągowski trafił do Barcelony. Życzę mu tego. Byłby to pierwszy praktycznie Polak, bramkarz jeśli chodzi o Barcelonę, fajna sprawa, ale wydaje mi się, to jest mało prawdopodobne. No jakby tam poszedł, to by pewnie grzaławę. No ale okej. Okay. Potem mamy i kolejną informację dotyczącą Szymona Żurkowskiego. Środkowy pomocnik miałby opuścić tutaj Fiorentiny na rzecz Atalanty i przenieść się do Atalanty. Tutaj kwota za tego zawodnika to jest 3,5 miliona euro. No, na pewno powiem w ten sposób, jeśli chodzi o Barcelonę. Barcelona teraz szuka tak jak e, zawodników, którzy nie są tak drodzy. Wiadomo, jaka jest sytuacja finansowa Barcelony, więc jest to prawdopodobne. Natomiast wracając praktycznie do Krzysztofa Piątka, e, wydaje mi się, że to może być dobra decyzja, jeśli chodzi o Fiorentinę. Znaczy, ja mówiłem w ten sposób, jeśli chodzi o Genuę, to nie jest powiedziane, że jakby wrócił do Genu i nagle by zacząłby dobrze grać, tak? bo, bo co, bo był tam wcześniej i zaczął po prostu, dobrze mu tam szło, to tak nie działa. Tak, że wróci po prostu po paru latach do Genuji i nagle zacznie po prostu dobrze grać. Natomiast Fiorentina wydaje mi się, że tam może się od, odrodzić, tak? Tam może się odrodzić, ale zobaczmy, kogo tu mamy. Mamy tutaj Alvaro Odrizola, mój ulubiony praktycznie zawodnik, obrońca, prawy obrońca, który był na wypożyczeniu w Bayernie, Monachium. Ja e, zawsze się z niego śmiałem, praktycznie, że goni wiatr po boisku, i tak rzeczywiście było od Rizola. Pytanie też jest takie, bo Fiorentina czy rzeczywiście Fiorentina tutaj ma jakieś plany większe dotyczące Krzysztofa Piątka, czy chce go wziąć tak wykupić tego zawodnika? Od, żeby się odbudował, następnie zrośnie jego wartość rynkowa i sprzedadzą go, czy rzeczywiście po prostu będą stawiać na niego, jako na tego, na tego snajpera, jako tego napastnika. Ale muszę powiedzieć, że ja, ja oczywiście będę kibicował tutaj Krzysztofowi Piątkowi, tak każdemu Polakowi, który występuje za granicą, a także w Polsce. Natomiast wydaje mi się, że to jest ciekawy krok. Jeżeli miałbym mówić, jeśli chodzi o. Znaczy, ja w ogóle mówiłem o tym, żeby lepiej, żeby pozostał w Bundeslidze, wybrał inną drużynę z Bundesligi, ale jeżeli na przykład miałbym wybierać, jeśli chodzi o Włochy, Serie A, to to jest dobra. Ta decyzja nie, nie iść do Genoii ale właśnie iść do Fiorentiny tam może się sprawdzić. Zresztą on zna i język włoski, i zna realia, jeśli chodzi o Serie A. Pytanie też, jak będzie po prostu grała Fiorentina, czy będzie stwarzała możliwości, okazję do tego, żeby strzelał gole, tak? Bo do Herty przychodził, to też była fajny po prostu projekt. Miał, miała się Herta wzmacniać, miały być transfery. No troszeczkę to po prostu spaliło na panewce. Pytanie też jest takie, jak ta Fiorentina chce się budować, tak? Czy chce się budować na zasadzie po prostu gorszych zawodników, czy zawodnicy, którzy się wcześniej nie sprawdzili. No przecież Fiorentina też po prostu mamy tutaj Franka Ribery, który występuje, który swoje najlepsze czasy świetności już ma za sobą, jeśli chodzi o Bayern Monachium, no ale też zobaczymy tutaj, jeśli chodzi właśnie o, jeśli chodzi po prostu tutaj o Krzysztofa Piątka, jak on się odnajdzie, tak, jak on się po prostu odnajdzie w tej nowej drużynie, tak, w tej nowej praktycznie tutaj drużynie, jak on będzie się prezentował, czy? Rzeczywiście Fiorentina ma pomysł, żeby na niego stawiać, żeby był po prostu tym nominalnym zawodnikiem, czy też nie, tak? Czy po prostu na odbudowanie, a następnie na sprzedaż, tak? Krzysztofa Piątka. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, czy to dobra decyzja, jeśli chodzi o. Właśnie Krzysztofa Piątka. No, przede wszystkim wydaje mi się, że to i tak dobra jest propozycja, ponieważ jeśli chodzi o piątkę, brakuje mu asyst, brakuje mu goli, brakuje mu statystyk, liczb. Jest to w dzisiejszych czasach ciężkie do tego, żeby klub na przykład pozyskał zawodnika, jeżeli no nie ma tych statystyk na swoim koncie, tak? No, musi po prostu na tym pracować, pilnować tego. No, wiadomo, mamy tutaj też Polaków, Drągowski, tak? Ta dwójka praktycznie Polaków, no, ale to też nie jest sytuacja taka, że Piątek jedzie. Inna, inna sytuacja by a gdyby jechał z ekstra klasy, to mogliby go przyjąć, pomogliby, bo ma w jakichś sprawach po prostu formalny na początku, i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że mm, tutaj piątek będzie się czuł jakiś zagubiony, jeśli chodzi o Fiorentinę. Jeśli chodzi praktycznie tutaj o Fiorentinę. Także, no, jestem ciekawcowy na ten temat. Sądzicie, co na ten temat myślicie? Czy piątek się sprawdzi? E, no, bo wiemy, że no, Geno i się do, dobrze po prostu sobie radził. Potem w bilanie pikował. W Hercie to po prostu już była tragedia kompletna. Miał tam pewne przebłyski, ale tu nie mam duży, dużych pretensji praktycznie. Do piątka, bo też ten projekt troszeczkę tam potupal, jeśli chodzi o hertę. Może Fiorentina rzeczywiście będzie tym odrodzenie. No, Piątek to jest młody zawodnik, on ma 26 lat. Ten jego prime może przyjść w wieku 28 lat no i może ten rok 2022 będzie dla niego przełomowy, rozczera się będzie miał w świetną formę, bo ja na przykład nie mam do niego wątpliwości, jeśli chodzi o jego umiejętności, wyszkolenie, kwestie techniczne i tak dalej, mental, to wszystko jest na mega wysokim poziomie, tylko troszeczkę mu brakuje szczęścia, troszeczkę brakuje mu szczęścia i musi być bardziej kreatywny jeśli chodzi o pole karne, tak, moim zdaniem musi być bardziej praktycznie tutaj kreatywny jeśli chodzi o pole karne, nie może być takim toporem, nie może być takim po prostu egzekutorem, jeśli chodzi o napastnika Dziewiątkę. Bardziej musi być po prostu tej kreatywny w tej grze. No właśnie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam. Trzymajcie się.